Pani Wysocka uwzięła się dzisiaj na żydówki i co którego z młodzieży złapie, natychmiast zaczyna przestrzegać przed nimi, a mówi tak głośno, żeby panna Mela usłyszeć musiała, tłumaczył Max, który szedł przy Ance i niespokojnie wybiegał naprzód oczami, szukając Karola. Dużo osób już wyszło, zauważyła Nina, nie spostrzegając w głównym salonie grozglika z córką i kilku innych rodzin żydowskich. Mężczyźni nudzili się. A kobietom było pilno iść zdawać relacje z przyjęcia państwa. Czyżby się naprawdę nudzili? Zapytała z przykrością Nina. Ma się rozumieć. Cóż to dla nich za zabawa? Surdutów zdjąć nie można, szampańskiego nie podali, a przy tym naspraszała pani tej polskiej roboczej hołoty, tych różnych inżynierów, doktorów, adwokatów i innych specjalistów, i chce pani, aby miliony czuły się dobrze tutaj? Ubliżało im takie towarzystwo. Więc się wynieśli i stawiam głowę, że więcej już nie pokażą się u pani. Nie miałam zamiaru prosić ich więcej, bo dziś dopiero spostrzegłam, że nawet taka salonowa asymilacja jest niemożliwą, przynajmniej w łodzi. Na całym świecie, na całym świecie. Pan Robert Kessler, który chciał być pani, panno Anko przedstawionym od godziny powiedział ironicznie Kurowski, przedstawiając niskiego, krępego człowieka, z głową wciśniętą w ramiona i ozdobioną wielkimi uszami, co przy spiczastej, omszonej żółtym włosem czaszce robiło ją podobną do głowy wielkiego nietoperza. Twarz miał jakby ze skóry końskiej, źle wyprawionej i źle naciągniętej. Usta, podobne do szpary podłużnej i mocno wystające szczęki, obrośnięte były czerwonym, krótko przyciętym włosem. Przywitał się z wielką swobodą i, gdy usiedli w salonie, usiadł przy Ance. Położył na kolanach swoje ręce węzłowate, obrośnięte czerwonym włosem i wpił się żółtymi, bystrymi oczami w twarz Anki z taką natarczywością, że ta, nie mogąc znieść tego spojrzenia, które ją denerwowało i przenikało dziwnym strachem, odeszła śpiesznie, nie zamieniwszy z nim ani jednego słowa. Ona jest piękna! Ona jest zadziwiająco piękna! Szepnął po dłuższym milczeniu do Horna, który siedział obok niego: Pan się znasz przecież na pięknościach. Włodzi coś wiedzą o tym odpowiedział z naciskiem Horn przyszła mu bowiem na myśl Zośka Malinowska i te całe szeregi ofiar spośród robotnic, które zmuszał do powolności tyranią i groźbą wydalenia z fabryki. Kessler nie odpowiedział. Spojrzał zimno i odwrócił się pogardliwie od niego do Maxa Bauma który zdenerwowany, niespokojny, już od godziny chciał uciec z tego salonu i nie mógł, trzymany na więzi obecnością Anki. W salonie tymczasem zrobiło się bardzo luźno. Całe fale przepłynęły, złożyły powinszowania, obejrzały salony i odpłynęły. Zostało tylko kilkanaście osób, samo polskie towarzystwo. Czoło miejscowej inteligencji, które w miarę odpływu milionów wysuwało się na środek salonu i zajmowało opustoszone miejsca. Millerowie tylko pozostali z obcych, bo żyli dość blisko z trawińskimi. Mela Greenspan i ciotka, która na próżno kilkakrotnie głośno pytała – Mela, czy ty nie potrzebujesz już wyjść? Ale Mela wyjść nie mogła. Chociaż podobnie jak Max, dawno stąd uciec pragnęła, smagana nielitościwymi docinkami wysockiej, siedziała cały czas na jednym miejscu tak zdenerwowana, że rozmawiała z Madą, czasem się śmiała, opowiadała o swojej podróży, ale zupełnie nie wiedziała, co się z nią dzieje. Trawiła ją gorączka dziwnie bolesna jakiegoś rezygnowania z dotychczasowych marzeń i nadziei. Wysocki rozmawiał z nią kilkakrotnie. Widziała ciągle jego oczy pełne miłości. Słyszała jego głos, który jej cicho opowiadał takie rzeczy, które wczoraj jeszcze przepełniłyby jej duszę szczęściem, ale słyszane dzisiaj, teraz, budziły w niej tym głębszy smutek i ból, bo dzisiaj dopiero w tym jasnym salonie przeczuła głębokim instynktem kochania, że ona nigdy nie wyjdzie za mąż za Wysockiego, że wyjść nie powinna. I w chwilach uświadomień, w chwilach tego bolesnego jasnowidzenia różnic, jakie ich dzieliły, martwiała z przerażenia i szklanym wzrokiem wodziła bezprzytomnie po twarzach ludzkich. Szukała uśmiechniętych, rozpromienionych spojrzeń Wysockiego, jakby chcąc w nich dopatrzeć zaprzeczenia tych wszystkich myśli, jakie ją przenikały rojem palących włókien. Ale Wysocki za bardzo był w niej rozkochany, za bardzo w dobrym humorze i w dobrym swoim towarzystwie. Aby mógł dzisiaj odczuć jej stan wewnętrzny. Rozprawiał właśnie z Trawińskim i Kurowskim, i kilku młodymi ludźmi, rozsnuwając przed nimi gorące, szerokie altruistyczne poglądy na społeczeństwo i jego potrzeby. Otrzepywał odruchowo klapy, pokręcał wąsiki, wyciągał czasami mankiety i rad, że ma inteligentnych słuchaczów, że mógł się na chwilę oderwać od spraw fabrycznych i codziennych bujał z rozkoszą po niebie hipotez i wniosków. Dlaczego? myślała ciężko Mela i nie wiedziała jeszcze wyraźnie, dlaczego te straszne myśli ją obsiadły i zalewają jej serce goryczą nieopowiedzianą. Czuła tylko jedno wyraźnie, że ten świat jej ukochanego, ci wszyscy Kurowscy, Trawińscy, Borowieccy, te wszystkie nawet sprawy, o których mówili, idee, jakie ich porywały, ten cały polski świat, tak ukochany, jest zupełnie inny, obcy zupełnie jej światu, obcy przez jakąś szerokość uczuciową, nie zamkniętą tylko w kole egoistycznych spraw, w ciasnym obrębie robienia pieniędzy i używania ordynarnego. Nie takimi są nasi, moi, myślała patrząc na delikatną, uduchowioną twarz Trawińskiego który taki energiczny protest zakładał przeciw wywodom Wysockiego że twarz mu pobladła i sieć delikatnych niebieskich żyłek wystąpiła na skronie a potem patrzyła na Wysocką na Ninę i Ankę siedzącą w kole kobiet bardzo wykwintnych pełnych dziwnego wdzięku rozmawiających półgłosem i równocześnie widziała oczami duszy swój własny dom ojca siostry szwagra i odczuwała teraz dopiero, przez mimowolne zestawienie, cały obmierzły ton, całą płaskość życia własnej sfery. I teraz dopiero poczuła, że pomiędzy nimi czułaby się obcą zawsze, intruzem z innego świata, zaledwie znoszonym i może tylko dla posagu, jaki by wniosła mężowi. Nigdy, nigdy, powtarzała sobie dumnie, i chciała się podnieść, aby wyjść, bo ciotka znowu przysunęła się do niej i swoim przeciągłym, chrapliwym akcentem pytała: Mela, ty nie potrzebujesz już iść do domu? Podniosła się nawet z krzesła, zbierając w sobie całą moc duszy, aby wyjść stąd, z tego świata i nie powrócić do niego nigdy już więcej. Czuła to dobrze, że to wyjście będzie równocześnie pożegnaniem marzeń snutych przez lata całe. Będzie pożegnaniem rojeń wiosennych i miłości. Ale wyjść postanowiła. Kochała całą duszą Wysockiego, ale przeczuwała już, że musi wyrzec się go i nie widzieć więcej. Nigdy. Nigdy powtarzała zaciśniętymi ustami. Za dobrze pamiętała dole tych ze swoich znajomych, które wyszły za Polaków, ich upokorzenia nawet wobec własnych dzieci, wyrzucających matkom ich pochodzenie. To koło pogardy wykwintnej lub lekceważenia, jakie ich zawsze otaczało, tę ich obcość we własnych domach, wobec najbliższej rodziny. Pani już wychodzi? Czemu tak prędko? pytał Wysocki zastępując jej drogę. Czuję się niedobrze. Jestem zmęczona jeszcze po podróży tłumaczyła nie patrząc na niego i całą siłą tłumiąc łkanie, jakie wzbierało w jej sercu i chęć pozostania, jaka ją owładnęła po jego słowach. Myślałem, że pani pozostanie do wieczora i potem razem pójdziemy do róży, że pani mi poświęci cały dzisiejszy wieczór. Ja pani nie widziałem przecież całe dwa miesiące szeptał cicho, zduszonym przez uczucie głosem. Pamiętam, Pamiętam, dwa miesiące, odpowiadała, i nagle taki żar rozlał się po jej sercu, żar miłości i cierpienia, że łzy błysnęły w jej szarych oczach, i serce zaczęło bić mocno, mocno. Będzie teraz nam lepiej, bo pozostali sami swoi. Tym bardziej iść muszę, abym nie tworzyła sobą dysonansu, szepnęła z goryczą. Mela! Powiedział z wyrzutem i tak miękko, tak serdecznie, że opadły ją siły, że wszystkie postanowienia poprzednie rozwiały się bez śladu, a natomiast serce napełniło się uczuciem szczęścia wielkiego, wielką ciszą miłości. Zostaniesz, prawda? prosił ją gorąco, błagalnie. A gdy mu nic nie odpowiedziała, oglądając się bezradnie w stronę Wysockiej, której ostry wzrok poczuła na sobie, odezwał się do Niny z prośbą. Może pani zdoła namówić do pozostania pannę Melanie? Nina wiedziała wszystko od starej i dosyć wrogo była usposobiona do Meli. Ale teraz, spojrzawszy na jej twarz smutną, odczuła jej cierpienia i wielkie współczucie zadrgało w jej sercu. Zaczęła ją gorąco prosić opierała się chwilę walcząc z własnym sercem i wolą ale pozostała po raz ostatni przypominała sobie w duszy ale ogarnięta miłością rozkołysana słowami Wysockiego który na złość matce nie odstępował jej ani na chwilę oczarowana dobrocią Anki i Niny które wzięły ją pomiędzy siebie i z wielką serdecznością traktowały zapominała że to raz ostatni. Przeciwnie, zaczynała myśleć, że to raz pierwszy i że tak będzie zawsze, zawsze. Przyjęcie dla tego kółka wybranych przeciągnęło się dosyć długo, bo o zmroku podano obiad w wielkiej jadalni, wyłożonej jasnym dębem, która za jedyną ozdobę miała szeroki pas inkrustacji biegnący dookoła w połowie wysokości ścian po którym rozpinały się pędy wina, obciążone purpurowymi gronami, uwieszone u uszu larw komicznych, wyciętych ze złoconego bukszpanu. Wielki stół lśnił kryształami zastawy, srebrami, żywymi kwiatami, które tworzyły przez całą długość jeden wielki kwietnik, pełen woni i barw. Wielkie świeczniki w formie wieloramiennych kaktusów rozlewały łagodne światło świec na twarze siedzących. Nastrój panował serdeczny. Wznoszono liczne toasty przyjmowane oklaskami. Bawiono się tak wyśmienicie, że nawet Müller wzniósł zdrowie trawińskich i chciał coś mówić. Ale że był nieco pijanym, a Mada, siedząca obok Maxa Bauma, nie mogła mu podpowiadać, więc wybełkotał słów kilka i usiadł, obcierając rękawem czerwoną, zatłuszczoną twarz. Ja bym go wziął do swojej menażerii. To ciekawy okaz, mruknął Kessler, pochylając się do meli, przy której siedział. Ale mela nie słyszała, zajęta rozmową z Wysockim. A zresztą czuła nieprzezwyciężony wstręt do tej nietoperzej głowy i tych żółtych oczów, które ustawicznie wierciły Ankę, siedzącą pomiędzy nim a borowieckim. Mada Müller, może jedyna w całym towarzystwie nie miała dzisiaj humoru. Nie zwracała uwagi na Maksa, usiłującego ją bawić, tylko śledziła Karola i Ankę. I widząc, jak im jest dobrze ze sobą, zapytała cicho Maksa. Czy ta panna, co siedzi przy panu Borowieckim, to jego siostra? Bo tak są bardzo podobni do siebie. Kuzynka dosyć daleka, ale i narzeczona zarazem odparł z naciskiem. Narzeczona? Nie wiedziałam, że pan Karol ma narzeczoną. Nie wiedziałam. Już od roku i bardzo się kochają mówił umyślnie, bo go zirytowała jej niedomyślność i ten zachwyt nieukrywany, z jakim patrzyła i mówiła o Karolu. Złote rzęsy dziewczyny zatrzepotały nagle jak skrzydła i opadły ciężko na błękitne oczy, a bardzo rozrumieniona twarz pokryła się bladością i blade usta zaczęły dziwnie drgać. Max ze zdumieniem przypatrywał się tej nagłej zmianie, ale nie miał już czasu obserwować, bo Loka i szepnął mu do ucha po cichu, że ktoś czeka na niego. Matka umiera. Powiedział mu prosto Józio Jaskulski, gdy się znalazł w przedpokoju. Co, co, co? Powtórzył Max, nie wierząc sobie. Okręcił się dookoła kilka razy bezprzytomnie, zrobił kilkanaście ruchów bezcelowych i znowu spojrzał na Józia, który zapłakany, onieśmielony, drżący, powtórzył mu raz jeszcze wiadomość i pobiegł śpiesznie z powrotem. W jadalni nikt prócz Niny nie zauważył wyjścia Maxa. Co się stało z panem Baumem? Zapytała Mada Müller. A za jestem stróżem swego wspólnika, jeśli ten kasjerem nie jest? Odpowiedział żartobliwie Borowiecki. Ale był rad, że oczy tego wspólnika nie śledziły za Anką i nie kontrolowały jego rozmowy z Madą, która straciła humor, dowiedziawszy się o narzeczeństwie i bardzo namawiała ojca do wyjścia. Ale Müller był dzisiaj w doskonałym humorze objął w pół Borowieckiego, posadził przy córce i zawołał rubasznie. Głupia Mada masz kawalera i niech ci się nie śpieszy do domu. I pozostawił ich przy sobie. Siedzieli zakłopotani. Mada spuściła głowę na piersi i z wielkim zajęciem wciągała rękawiczki, słuchając brzmienia jego niskiego głosu, który zawsze przejmował ją rozkosznym drżeniem. A dzisiaj rozbrzmiewał w jej duszy tak smutnie, tak smutnie, że bała się, iż nie wytrzyma i wybuchnie płaczem. Müller przysiadł się do Niny i co chwila klepał ją po plecach z ukontentowania. Nie widząc dookoła rozśmieszonych twarzy ani zakłopotania trawińskiej, gadał głośno. Bardzo mi dobrze u państwa. Ja mam ładny pałac, ale mnie tam siedzieć niedobrze. Chciałbym mieć taką córkę jak pani. A cóż pan ma do zarzucenia, pan niemadzie? Ślicznie dzisiaj wygląda. Ja, Mada śliczna, ale Mada jest głupia. Ja ją chcę wydać za Polaka, żeby oni mieli takie salony jak państwo i tak samo przyjmowali gości. To bym u nich zawsze siedział. Mnie się to bardzo podoba. Będzie to panu trudno w łodzi, bo tutaj nie ma takich bogatych, za których zgodziłbyś się pan wydać córkę szepnął Kurowski, siedzący obok Niny. Aha, pan Kurowski. Ja bym za pana dał Madę, albo i Zaborowieckiego. Wy jesteście porządne fabrykanty. Dziękuję, dziękuję, szepnął drwiąco Kurowski, ściskając mu rękę. Ale są lepsi od nas. A nawet już coś słyszałem o zamiarach Kesslera. Kessler? Niech on się żeni ze swoją małpą w menażerii, a nie z moją córką. – Pan wie, on jest ham i łajdak – wybuchnął. Ale potem zaczął się śmiać bardzo serdecznie. Chciał pocałować w szyję Ninę. Był zupełnie pijanym. – Co pani tak humor popsuło? – zapytał Karol cicho. Mada nic nie odpowiedziała, tylko przysłaniając chustką drgające od wstrzymywanego płaczu usta i twarz zgorączkowaną podniosła na niego oczy i długo patrzyła. Aż się poruszył niecierpliwie i ponowił zapytanie. O, pańska narzeczona szuka pana szepnęła, wskazując oczami Ankę, rozglądającą się po pokoju. Podszedł do niej niechętnie Panie Karolu, pani Wysocka już chce iść może nas pan odprowadzi? Żegnała się z madą bardzo ceremonialnie, która ich przeprowadziła oczami przez szereg pokoi. Pan Melo. To i my pójdziemy! Ozwał się Wysocki i poszedł szukać ciotki drzemiącej w ciszy salonu. A powracając, spotkał się z matką. Wychodzimy. Idziesz z nami? Nie. Muszę odprowadzić pannę Greenspan. Czy panny Greenspan nie może kto inny odprowadzić? Nie. Panny Greenspan nie może kto inny odprowadzić. Odpowiedział z naciskiem. Spojrzeli na siebie dosyć niechętnie. Matki oczy zaświeciły ostro, a w oczach doktora jaśniał wielki spokój i stanowczość. Prędko wrócisz? Anka jest u nas, będzie i Borowiecki. Może zaczekać z herbatą? Nie zdążę, bo muszę jeszcze być u Mendelsonów. Jak chcesz? Jak chcesz? Odpowiedziała z trudem, panując nad sobą, ale nie podała mu ręki do pocałowania i wyszła. Nie zwrócił na to uwagi, tylko pomagał się Meli ubierać. Zaraz pojechali, bo powóz Meli czekał przed domem. Jedziemy do róży? Jedziemy do róży, jedziemy gdzie tylko pani zechce, jedziemy choćby na koniec świata zawołał gorąco. Słowa lecą dalej niż chęci, a chęci niż możliwość szepnęła cicho. Bo ją ogarnął spokój niedzielnego wieczoru. Powrócił do rzeczywistości i przypomniał niedawne postanowienia. O nie, nie cofam swoich słów. Niech mnie pani weźmie i poprowadzi aż do krańców możliwości. Ujął jej rękę ze drżeniem. Więc tymczasem zawiozę pana tylko do róży, odpowiedziała i oddała uścisk ręki, nie puszczając jej. A później? Zapytał cicho, zaglądając jej w oczy. Jutro dam odpowiedź, szepnęła, patrząc na konie, biegnące kłusem.